Serdecznie Was witam i chcę Wam przekazać pozdrowienia ze zboru w Balinie, też ze zboru grupy na Danielkach, ze zboru w Bielsku, w Cieszynie, gdzie ostatnio miałem okazję też być. Serdeczne pozdrowienia, życzenia Bożego prowadzenia, zdrowia. Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy kontynuowali te rozważania z Księgi Daniela. Ostatnio, kiedy do Was przyjeżdżam, z reguły mówię coś na temat proroctw i powiem Wam, że ostatni czas to tak mi taka myśl się pojawia, że może powoli już kończyć te kwestie o tej historii, a przechodzić do teraźniejszości, chociaż te proroctwa, one od historii sięgają nie tylko do teraźniejszości, ale też do przyszłości, do wieczności, jednak myślę, że one też nam wskazują na inne fragmenty Pisma Świętego, które szczególnie w dzisiejszym czasie powinniśmy dobrze znać, przypominać sobie i trzymać się tego bardzo mocno. Jeśli chodzi o historię świata, która jest zawarta w proroctwach Księgi Daniela, na pewno od razu na myśl nam przychodzi sen Nebukadnezara. Sen, który miał w drugim roku swojego panowania, czyli około 603 roku przed naszą erą. Ten sen, który Bóg zesłał Nebukadnezarowi, był odpowiedzią na jego myśli o tym, co się będzie działo. Wiecie, Nebukadnezar był człowiekiem wybitnym, tak mówiąc po świecku, po ludzku. Dlaczego? Dlatego, że gdy jego ojciec postanowił zbuntować się przeciwko Asyrii, kiedy podjął walkę z tym potężnym państwem, Nebukadnezar jako młodzieniec, jako młody człowiek dowodził armiami swojego ojca, wygrywał bitwy, wygrywał wojny z Asyrią, z Egiptem. Później, gdy jego ojciec zmarł, on sam objął tron i był budowniczym jednego z najpotężniejszych imperiów w dziejach świata. I wtedy, te dwa lata po objęciu przez niego tronu, kiedy miał już zapewniony względny spokój, kiedy dwa razy pokonał Egipt, a wcześniej rozbił w sojuszu z Medami Asyrię, zaczął się zastanawiać, co będzie dalej, jaki będzie dalszy los tego królestwa. Może pamiętacie, kiedy jakiś czas temu rozważaliśmy w ogóle historię Nebukadnezara, kiedy całe nasze studium było poświęcone właśnie tej postaci, tego jak Bóg starał się tego człowieka uratować, pozyskać jego serce. Nebukadnezar myślał, Nebukadnezar zastanawiał się, sam próbował wpłynąć na ten bieg dziejów. My dzisiaj możemy się uśmiechać na tę myśl, kiedy on, otrzymując od Boga wizję posągu, gdzie głowa była ze złota, ale ramiona już były ze srebra, kolejne części były z innych metali, on postanowił zmienić bieg dziejów poprzez wybudowanie posągu całego ze złota, prawda? Ale to tak gwoli przypomnienia tamtego tematu, natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili dokładnie właśnie na tym proroctwie, na tym, co w Księdze Daniela zostało napisane na temat dziejów świata, dlatego że my jesteśmy częścią tego proroctwa, nasze czasy są częścią tego proroctwa, a wiemy, że jeszcze nie zostało ono spełnione do samego końca. Oczekujemy na pewne wydarzenia, które są jeszcze przed nami. Czytamy w Księdze Daniela, że Nebukadnezar miał sen. Zastanawiał się, co będzie się działo w przyszłości, a Pan Bóg postanowił odpowiedzieć mu. I teraz możemy sobie zadać pytanie, dlaczego my czasami się zastanawiamy, a nie dostajemy takiej odpowiedzi, jaką otrzymał Nebukadnezar, prawda? Ale jest między nami pewna różnica. My tutaj wszyscy obecni jesteśmy ludem Bożym, który wierzy Bogu i który ma co takiego? Słowo Boże, tak jak w Psalmie 119 jest napisane, to jest pochodnia, która oświeca co takiego? Nasze ścieżki, prawda? Oświeca naszą drogę, którą
idziemy. A Nebukadnezar był pogańskim władcą, który absolutnie nie myślał na temat Boga i na pewno nie myślał też za bardzo o tym, co jest zapisane w świętych księgach jego niewolników, podbitych Żydów. A Pan Bóg chciał uratować Nebukadnezara do swojego wiecznego królestwa i dlatego dał ten sen nie tylko prorokowi Danielowi, ale dał ten sen właśnie Nebukadnezarowi. Nebukadnezar, gdy otrzymał sen, ten sen go bardzo zaniepokoił, bardzo na niego wpływał, oddziaływał, ale też ten sen został przez Nebukadnezara zapomniany. No i Nebukadnezar wydał ten rozkaz, który pamiętamy, że jeżeli wszyscy ci magowie, Chaldejczycy, wróżbici nie opowiedzą mu snu i nie wyłożą jego treści, zginą. A wraz z nimi mieli być zgładzeni też ich uczniowie, czyli między innymi Daniel, jego trzej przyjaciele. Kiedy Daniel się o tym dowiedział, kiedy miał być już wyprowadzony na stracenie, poprosił o ten czas i wrócił do swojego mieszkania, aby razem ze swoimi przyjaciółmi modlić się i prosić Pana Boga o objawienie tej tajemnicy. Czytamy w drugim rozdziale, że wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Wiecie, to jest coś szczególnego, o czym my nie powinniśmy nigdy zapominać, bo dobrze jest, że przychodzimy tutaj na to miejsce, dobrze jest, że studiujemy Słowo Boże, ale nigdy nie możemy zapominać o chwaleniu, o wysławianiu naszego Boga. Są aniołowie, których zajęciem jest śpiewanie cały czas święty, święty, święty. I wiecie, powiem wam szczerze, brakuje mi tutaj występu waszego chóru, tego śpiewu, który jest na chwałę Bożą. No to dobrze, to może następnym razem jakoś będzie tutaj pod tym względem inaczej, ale dlaczego o tym mówię? Kiedy otrzymujemy odpowiedź od naszego Boga na nasze modlitwy, to zawsze powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, żeby podziękować, ale żeby wysławiać naszego Boga. Ja pamiętam kiedyś rozważania na temat modlitwy, kiedy ten brat, który te rozważania prowadził, powiedział, że Pan Bóg czeka na to, bardzo chce, abyśmy my chwalili Go, wysławiali Go, żebyśmy mówili do Niego takimi właśnie słowami, które wywyższają Jego imię. W modlitwie pańskiej mamy te słowa, zaraz po początku, Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Jakie są słowa? Święć się imię Twoje. Wiecie, modlitwa pańska, ja pamiętam, kiedy już dawno temu, ponad 20 lat temu, czytałem książkę brata Heruda, Ojcze nasz, na temat modlitwy pańskiej. On tam pięknie to przedstawił, że modlitwa pańska jest takim szkieletem tego, jak powinny wyglądać nasze modlitwy. Wzorem krótkim, na którym my powinniśmy budować nasze modlitwy i nigdy nie powinno w nich zabraknąć uwielbienia naszego Boga. Pan Bóg objawił Danielowi tą tajemnicę tego snu i Daniel mógł stanąć przed królem i opowiedzieć mu, co mu się śniło i wyjaśnić znaczenie też tego snu. I tutaj są bardzo ciekawe zdania, słowa, które z jednej strony mówi król, a potem Daniel. Król powiedział do Daniela, czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? A pamiętacie, co powiedział Daniel? Ja sam? Nie, ale jest Bóg na niebie, prawda? Tą tajemnicę, o którą pyta król, nikt nie potrafił wypowiedzieć. I to, że ci wróżbici, magowie i tak dalej, oni nie potrafili, to nie jest nic nadzwyczajnego. Nikt tego nie potrafi. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i postanowił teraz objawić tą tajemnicę tobie, królu. Co się stanie w przyszłych dniach? I to proroctwo z drugiego rozdziału, jak i inne proroctwa, które w księdze Daniela są przedstawione, sięga od początku panowania Nebukadnezara
około 605-606 roku przed naszą erą i tak naprawdę nie ma końca. Bo jak będziemy później jeszcze mówić o zakończeniu tego snu, jest tam mowa o kamieniu, który symbolizuje królestwo, które nigdy się nie zakończy. Będzie trwało wiecznie. Daniel zaczął opowiadać królowi ten sen. I wiecie, tutaj w tym drugim rozdziale i nie tylko w tym drugim rozdziale jest widoczna bardzo ważna, tak naprawdę podstawowa zasada studiowania Słowa Bożego i jego interpretacji. Jeżeli mamy przedstawione w Biblii jakiekolwiek symbole, to gdzie powinniśmy szukać, jakie one mają znaczenie? W Biblii. Biblia sama siebie interpretuje i tutaj w Księdze Daniela bardzo często mamy tak, że symbole, które są użyte, w tym samym rozdziale są wyjaśnione. Co prawda nie wszystkie, za chwilę też będziemy mówić o siódmym rozdziale, ale symbole, które są użyte, a nie są wyjaśnione tutaj, gdy będziemy szukać w innych miejscach Pisma Świętego, wszystko znajdziemy. Daniel opowiadał królowi, co mu się śniło, a przyśnił się królowi posąg, posąg obrazujący historię świata, począwszy od dni Nebukadnezara, aż po wieczność. I Daniel podkreślił królowi to, że fakt, iż on zna ten sen i potrafi go wyłożyć, to nie jest jego zasługa. I czytamy tutaj w 30 wierszu, nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący jest mi objawiona ta tajemnica, ale Bóg to zrobił po to, żebym ja tobie, królu, mógł to wyjaśnić, żebyś ty zrozumiał, i tutaj jest bardzo ciekawa wskazówka, żebyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Żebyś ty, królu, zrozumiał, że tak naprawdę nie jest najważniejsze to, ile się udało zdobyć, jak długo uda się to utrzymać, ale to, jakie mamy relacje z tym, który objawia tajemnicę. Nebukadnezarowi przyśnił się posąg, którego poszczególne części były z różnych metali, począwszy od złota aż do gliny, i Daniel zaczął wyjaśniać królowi znaczenie tego snu. Olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ten posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. I czytamy, że głowa była ze złota, ramiona i piersi były ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy po części z żelaza, po części z gliny. I potem król zobaczył, że bez udziału ludzkich rąk oderwał się od góry kamień, który uderzył w stopy tego posągu i skruszył je, i wszystko rozsypało się, począwszy od złota aż po glinę, i czytamy, że było jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, także nie pozostało po tym ani śladu. Natomiast kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Jeżeli chodzi o interpretację tego proroctwa, nie mamy większych trudności, zwłaszcza my, żyjący dzisiaj, ponad 2500 lat po tym, jak to proroctwo zostało dane, ale Daniel jasno i wyraźnie powiedział Nebukadnezarowi: ty, królu, jesteś tą głową ze złota. Znając historię, możemy zobaczyć, jakie królestwa po sobie następowały, kto obalił Babilonię, Persja, kto obalił Persję, Grecja i tak dalej. Z historii też wiemy, kiedy mniej więcej się to działo, i możemy sobie tutaj powiedzieć, że Babilon, który rozpoczął swoje panowanie nad światem z początkiem panowania Nebukadnezara około 605 roku przed naszą erą, został podbity 13 października 539 roku. Wtedy Babilon padł pod ciosami Medów i Persów, wtedy zginął Belsazar, a w
wszystkie te ziemie znalazły się w rękach właśnie Imperium Medów i Persów. Persowie z kolei zostali pokonani przez Aleksandra Macedońskiego. Grecy zostali podbici w końcu przez Rzymian, a Cesarstwo Rzymskie rozpadło się na 10 królestw, z których potem pozostało wyłącznie 7, które istnieją do dzisiaj. I czytamy, że przed nami jest jeszcze ten moment, kiedy za dni tych królów Bóg powoła królestwo, które nie będzie miało końca. Ten tekst z 38 wiersza pokazuje nam, kto jest głową ze złota. Ty, królu, Nebukadnezar, najpotężniejszy władca Babilonii, uosabiający swoją osobą właśnie Babilon. Sięgniemy teraz do 7 rozdziału Księgi Daniela, dlatego że są to paralelne proroctwa, które pokazują te same wydarzenia historyczne. Natomiast w 7 rozdziale, w tym proroctwie, w tej wizji, która została dana już nie komuś innemu, ale właśnie prorokowi Danielowi, Pan Bóg zawarł pewne szczegóły bardzo interesujące, które dają nam szerszy ogląd na tę sprawę. Czytając 7 rozdział Księgi Daniela, możemy zwrócić uwagę, że Daniel widzi wielkie morze wzburzone przez wichry, przez wiatry. I z tego wzburzonego morza zaczynają wychodzić po kolei zwierzęta. Co symbolizują w Piśmie Świętym wody, morza i tak dalej? Kto wie? Narody, ludy, języki. A wichry, wiatry, wojny, zawieruchy, jakieś, jakbyśmy to powiedzieli tak kolokwialnie, ruchawki. Czyli mamy tutaj przedstawioną sytuację, że walki narodów wzburzyły je i nagle z tych walk zaczynają wyłaniać się zwierzęta. W 7 rozdziale Księgi Daniela jest jasno powiedziane, że zwierzę oznacza państwo, oznacza potęgę jakąś polityczną. Czyli pojawiają się kolejne zwierzęta. Pierwsze zwierzę, jakie wychodzi, to lew. Jakie ma szczególne cechy ten lew? Ma orle skrzydła. Co symbolizują skrzydła? Czy ktoś pamięta? Szybkość. Skrzydła symbolizują szybkość, szybkie działanie, takie zdecydowanie. Gdybyśmy popatrzyli na historię początków Babilonu, to faktycznie szybkość cechowała działania Nabopolazara i jego syna Nebukadnezara. Ojciec Nebukadnezara, Nabopolazar, objął władzę w Babilonie w roku 625 przed naszą erą, ale był wtedy księciem zależnym od Asyrii. On rządził Babilonem jako jedną z podległych Asyryjczykom prowincji. Zbuntował się przeciwko Asyryjczykom i podjął z nimi walkę. Przymierzył się z Medami. Nebukadnezar, jego syn, pojął za żonę księżniczkę medyjską i razem z Medami walczyli przez długie lata z Asyrią. Najpierw zdobyli jedną ze stolic, Niniwę, później czy wcześniej zdobyli Aszur, taką duchową stolicę Asyryjczyków, aż w końcu zniszczyli również Haran, ostatni bastion Asyryjczyków. Egipcjanie, którzy pod wodzą faraona Necho szli na pomoc Asyryjczykom, zostali dwa razy przez Nebukadnezara pokonani pod Karkemisz. Tutaj pierwsza wyprawa faraona Necho w Biblii jest opisana. Pamiętacie tą historię, jak Jozjasz, ostatni taki sprawiedliwy król Judei, wyszedł do walki przeciwko faraonowi Necho i zginął w bitwie pod Megido. To właśnie wtedy po raz pierwszy faraon Necho szedł pod Karkemisz, aby walczyć z Babilończykami, aby wspomóc Asyryjczyków. Te pierwsze lata to jest właśnie bardzo taka zdecydowana działalność Nabopolazara i Nebukadnezara, szybkość w podbojach, zwycięstwa. Ale czytamy, że gdy Daniel patrzył, to potem zobaczył, że te skrzydła zostały co? Wyrwane.
po Nebukadnezarze, władcy babilońscy, dzisiaj to tak tylko pasjonaci pamiętają, jak mieli na imię, bo niczym szczególnym się nie wyróżnili. Byli królami takimi mało, powiedzmy, lotnymi, a później to już nawet takimi, że szkoda na nich temat tracić czas. Te skrzydła zostały zdecydowanie wyrwane. Ale tutaj z tym lwem mamy jeszcze w 7 rozdziale Księgi Daniela jedną bardzo taką szczególną rzecz napisaną. Co ten lew zrobił w pewnym momencie? Pamiętacie? Podniósł się, stanął na dwóch łapach jak kto? Jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Ja uważam, że to jest odniesienie do nawrócenia się Nebukadnezara, do przyjęcia przez Nebukadnezara Pana Boga. Lew był jednym z godeł starożytnego Babilonu. Tutaj na tym rysunku jest taka rekonstrukcja Babilonu. Tam w oddali widzicie pozostałości wieży Babel. Tutaj wiszące ogrody, które Nebukadnezar wybudował dla swojej żony. Natomiast tutaj jedna chyba z najpiękniejszych takich kolorowych budowli, brama Isztar. Ta dolna część, przednia brama, jest dzisiaj zrekonstruowana. Oryginalne te cegły zostały przewiezione z Babilonu do Niemiec i w Berlinie w Muzeum Pergamońskim można oglądać tutaj tą przednią bramę oraz spore fragmenty drogi procesyjnej, która tutaj za tą bramą wiodła, też była wyłożona takimi glazurowymi cegłami z pięknymi wyobrażeniami no właśnie lwa, symbolu Babilonu. To, kiedy byłem w Berlinie, miałem okazję oglądać to, zrobiłem sobie parę zdjęć. To są blanki murów Babilonu. Natomiast tutaj widzicie to fragment tej dolnej bramy, a tu z boku to jest ściana sali tronowej Nebukadnezara. Przy tych cegłach siedział przez lata Nebukadnezar, stał Daniel. Jak będziecie mieli okazję jechać do Berlina, nie zapomnijcie o Muzeum Pergamońskim, bo to jest coś niesamowitego, zobaczyć właśnie na żywo te rzeczy. Na bramie Isztar są przedstawione wyobrażenia byków i smoków, natomiast droga procesyjna, tutaj w tych fragmentach zrekonstruowana, droga procesyjna jest ozdobiona wizerunkami lwów, setki lwów. To jest symbol Babilonu. Babilonu, który zawładnął znacznym terenem i za czasów panowania Nebukadnezara był potęgą nie do pokonania. No ale wszystko się kończy. Pamiętacie na pewno z Księgi Daniela historię tego posągu na równinie Dura. Nebukadnezar, gdy mu Daniel powiedział: królu, ty jesteś tą głową ze złota, ale po tobie twoi potomkowie stracą królestwo, bo powstanie inne królestwo, słabsze, podlejsze niż twoje, bo tylko srebrne. Nebukadnezar około 8 lat po tym śnie postanowił wystawić posąg na równinie Dura, a ten posąg był cały ze złota. Chciał się zbuntować przeciwko dziejom świata i postawić na swoim. No ale my wiemy, że to jest niemożliwe. To Pan Bóg kieruje historią i Pan Bóg prowadzi ją, chociaż ludzie swoje te 3 grosze niestety wtrącają, dlatego świat wygląda tak, jak wygląda. Gdzieś w latach 86 wieku naszej ery Nebukadnezar, który ciągle bronił się przed Bożą miłością, został przez Pana Boga pozbawiony rozumu, żeby jednak mógł zostać uratowany dla wieczności. I później znamy z historii, że Babilon upadł, a zastąpiło go kolejne królestwo. I wiecie, tak jak złoto jest metalem, który bardzo dobrze pasuje do Babilonu,
do tego wspaniałego królestwa, gdzie złota było mnóstwo, także nawet ten 30-metrowy posąg mógł być ze złota wykonany. Tak, srebro jest metalem, które odpowiada Persji. W Persji srebro było najbardziej cenionym metalem, najbardziej takim ulubionym. Jeżeli zbierano podatki dla króla, zbierano je w srebrze. Wszystkie satrapie, wszystkie prowincje oddawały w srebrze podatki, z wyjątkiem Indii, tej części dzisiejszego Pakistanu, który należał do Imperium Perskiego. Oni nie dysponowali srebrem, podatki płacili w złocie, ale i tak w tej księgowości królewskiej przeliczano to na wartość srebra. Na pewno pamiętacie Księgę Estery, gdzie jest mowa o tym, że Naman, gdy chciał króla przekonać do wydania dekretu o zagładzie Żydów, powiedział, że on ze swojego własnego majątku wniesie do skarbca królewskiego 10 tysięcy talentów. Pamiętacie czego? No właśnie srebra. Tam nie było mowy o złocie, tylko o srebrze. Także ten metal tutaj odpowiada idealnie Persji. 13 października 539 roku przed naszą erą wojska Medów i Persów dzięki sprytnemu fortelowi, ale też piątej kolumnie, która w Babilonie działała, weszli do miasta przez osuszone koryto Eufratu. Bramy od strony rzeki nie były strzeżone przez żołnierzy, a ci, którzy mieli już dość rządów Belsazara, otworzyli te bramy i wojska Medów i Persów bez większego problemu zajęły miasto, wymordowały wielu ludzi, przede wszystkim Belsazara, i tak rozpoczęło się panowanie perskie. Wydarzenia te są opisane na cylindrze Cyrusa, który znajduje się w Muzeum Brytyjskim w Londynie i jest jednym z głównych eksponatów tego muzeum. Tutaj pismem klinowym na tym cylindrze opisana jest historia właśnie zdobycia Babilonu w 539 roku. A pamiętacie w 7 rozdziale, jakie zwierzę symbolizuje Persję? Nie słyszę. Nie, no nie słyszę. Podpowiem. Misiu. Misiu, niedźwiedź. I wiecie, tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, że nawet wybór tego niedźwiedzia na symbol w proroctwie Medów i Persów miał też pewne swoje uzasadnienie, ale o tym powiem wam za chwilkę, kiedy dojdziemy do fragmentu tego tekstu. Jakie mamy cechy charakterystyczne tego niedźwiedzia? Czytamy, że to drugie zwierzę podobne do niedźwiedzia było podniesione tylko jedną stroną. W innym tłumaczeniu jest powiedziane, że w pewnym momencie ono podniosło się na jedną stronę. Co to symbolizuje? Kiedy mamy historię upadku Babilonu, to czytamy, że główną rolę odgrywały wojska medyjskie. Persowie współdziałali z Medami i kiedy ta koalicja pokonała Babilończyków, zdobyła miasto Babilon, kto został królem Babilonu, władcą, który panował na tamtym obszarze? Dariusz Medyjczyk. Tylko że z czasem Medowie w tym sojuszu coraz mniej znaczyli, natomiast wybijali się coraz bardziej Persowie, aż w końcu, kiedy po latach czytamy na temat historii tego państwa, jest mowa po prostu o Persach. Medowie jakoś tak już zeszli na dalszy plan, także to podniesienie się w pewnym momencie tego niedźwiedzia na jedną stronę symbolizuje wybicie się Persów na taką czołową pozycję, a Medowie stracili na znaczeniu. I czytamy, że ten niedźwiedź miał w paszczy co takiego? Trzy żebra. Te trzy żebra symbolizują kraje podbite przez Persję, duże mocarstwa, które zostały przez Persów zdobyte.
Historia Persji w tamtym czasie, w ogóle króla Cyrusa, o którym Izajasz już prorokował prawie 200 lat przed jego pojawieniem się, jest niesamowicie ciekawa. My nie mamy czasu, żeby to wszystko dzisiaj opowiadać, o tym, jak Cyrus został ukryty, ponieważ miał być w ogóle zgładzony ze względu na przepowiednie, że on swojego dziadka pokona i tak dalej. Są to bardzo ciekawe rzeczy, ale powiem tylko tak pokrótce. Cyrus rozpoczął panowanie jako władca Elamu. To jest taka kraina, która mniej więcej tutaj na wschód od Babilonu leży, a potem wszedł w sojusze z władcami Medów i razem panowali na tym obszarze, który tutaj jest tym takim żółtym kolorem oznaczony. Ponieważ potęga perska coraz bardziej się rozwijała, król Lidii, który miał na imię Krezus, a był człowiekiem niesamowicie bogatym i dlatego dzisiaj ludzi bogatych często określamy właśnie mianem Krezus, prawda? To było imię władcy Lidii, który rozpoczął wojny z Cyrusem. Pierwszą wojnę przegrał i kiedy Cyrus, wydawało się, nie był gotowy do walki, Krezus postanowił go znienacka tak podstępnie zaatakować, ale po raz drugi został przez Cyrusa pokonany. Wtedy Medowie i Persowie włączyli Lidię, to był rok 546, do swojego panowania. Ale tutaj też się objawiła mądrość Cyrusa. Cyrus wiedział, że Krezus jest człowiekiem wybitnym. Nie kazał go zgładzić, nie kazał go uwięzić, ale wziął go jako doradcę i od tamtej pory Krezus, nie będąc już władcą, żył na dworze Cyrusa jako jego doradca. Kolejnym żebrem, drugim, które znalazło się w paszczy niedźwiedzia, to jest Babilon. Rok 539, o tym już mówiliśmy, zdobycie Babilonu. Cyrus też chciał podbić Egipt, jedną z najstarszych cywilizacji świata i potężne imperium w przeszłości. W tamtym czasie Egipt był już coraz słabszy. Samemu Cyrusowi się to nie udało, ale udało się to jego synowi Kambyzesowi w 525 roku. I tak jak czytamy w Księdze Estery, władcy perscy panowali nad całym światem, począwszy od Egiptu aż do Indii. Także to są te trzy żebra, które znalazły się w paszczy niedźwiedzia. I teraz dlaczego niedźwiedź? Jeden z historyków greckich, gdy pisał na temat Persów, a musimy wiedzieć, że Grecy bardzo Persów nie lubili. Te dwa narody były tak zantagonizowane, my byśmy to mogli porównać do tych relacji, jakie Polacy mieli z Niemcami przez ostatnie tam wieki. Persowie atakowali Greków, chcieli ich podbić, zajęli właśnie Azję Mniejszą, która była zamieszkała przez Greków. Także nie spotykali się z sympatią ze strony Greków. Jeden z historyków greckich, gdy opisywał Persów, ich powiedzmy zwyczaje takie konsumpcyjne, no to napisał, że podczas uczt to Persowie żrą mięso jak niedźwiedzie, bo nie jedli, tylko po prostu nie najadali się, tylko się nażerali tego mięsa. A my w Księdze Daniela czytamy jeszcze coś takiego, że do tego niedźwiedzia powiedziano: wstań, nażryj się dostatkiem mięsa. Wiecie, Biblia bardzo często jest niesamowicie precyzyjna i bardzo ciekawe rzeczy można wyczytać. Tutaj na tej mapie widzimy Imperium Persów i w jego największym zasięgu, ale to imperium padło i to padło błyskawicznie pod ciosami jednego z największych też władców starożytności, jednego z najzdolniejszych wodzów, Aleksandra Macedońskiego. Czytamy w drugim rozdziale Księgi Daniela, że potem powstanie trzecie królestwo, które będzie z czego? Z miedzi. Jak czytałem Iliadę Homera, to wielokrotnie tam znajdowałem
takie określenie na temat Greków: spiżowo-zbrojni Achaje. Wszystko Grecy mieli wykonane ze stopów miedzi, ze spiżu, z brązu. Zbroje, hełmy, tarcze i miecze. W tym okresie, kiedy Grecja stała się hegemonem świata, to właśnie miedź była podstawowym metalem, który był używany do wyrobu takich militarnych rzeczy, zbroi i uzbrojenia. Wojska greckie były zakute w spiż, w miedź, w brąz. Także ten metal, który został przedstawiony w posągu z drugiego rozdziału Księgi Daniela, bardzo dobrze odzwierciedla tę prawdę historyczną. W 7 rozdziale Księgi Daniela Grecja jest przedstawiona pod postacią pantery. Pantery, która ma dwie takie charakterystyczne cechy. Jakie? Skrzydła. Ile? Cztery skrzydła, czyli w porównaniu z dwoma skrzydłami lwa babilońskiego, zdwojona szybkość, prawda? Czy to się w historii jakoś przedstawiło? Podboje Aleksandra Macedońskiego, który w ciągu 10 lat przemierzył, no, dla tamtych ludzi to był cały świat. Począwszy od Europy, trafił aż do Indii. Podbił wszystko w ciągu 10 lat. Niesamowita szybkość i sprawność. A oprócz tego, że miała ta pantera cztery skrzydła, to co jeszcze miała? Cztery głowy. Cztery głowy. Tutaj gdybyśmy jeszcze sobie sięgnęli do 8 rozdziału Księgi Daniela, wiemy, że tam baran symbolizuje Medów i Persów, natomiast kozioł Grecję. I kozioł miał na czole wielki róg, który symbolizuje pierwszego króla, czyli Aleksandra Macedońskiego, ale w pewnym momencie ten róg się łamie, a na jego miejsce wyrastają cztery rogi, prawda? Tak jak tutaj w 7 rozdziale pantera ma cztery głowy, tak tutaj cztery rogi. O co tutaj chodzi? Zanim to sobie wyjaśnimy, to jeszcze o Aleksandrze Macedońskim. Aleksander Macedoński panował z początku nad Macedonią i Grecją, którą razem ze swoim ojcem jeszcze za życia ojca podbili, ale po śmierci ojca Aleksander natychmiast przystąpił do przygotowań i do działań wojennych przeciwko Persji. Przekroczył cieśninę Dardanele razem ze swoim wojskiem i ruszył na podbój Persji, najczęściej walcząc o wiele mniejszymi siłami niż dysponował przeciwnik. Jednak taktyka zastosowana i zdolności dowódców i mężność tych żołnierzy sprawiła, że wygrywał bitwę za bitwą. W 331 roku pod Gaugamelą kolejny raz pokonał Persów, tym razem dowodzonych przez ostatniego króla tamtej epoki perskiej, Dariusza III. Po tej bitwie Dariusz III został zgładzony przez jednego ze swoich krewniaków i historia pokazuje nam, jak trafnie w proroctwie to wszystko zostało przepowiedziane. Ta czterogłowa i czteroskrzydła pantera jest bardzo dobrym symbolem, który wskazuje na podboje Aleksandra Macedońskiego. Jednakże Aleksander Macedoński, no niestety mając dobrą okazję do poznania prawdziwego Boga, kiedy zawitał w Jerozolimie, kiedy zostały mu przedstawione słowa proroka Daniela, no nie wziął sobie tego za bardzo do serca. Jemu najbardziej chodziło o te sukcesy militarne, o podboje, o zaszczyty. Z historii znamy, że kiedy dotarł w końcu do Indii, to zapłakał, że nie ma już czego podbijać. Zatracił się w pijaństwie i w wieku około 33 lat zmarł z powodu przepicia, nie pozostawiając wtedy potomka, bo jego syn jeszcze się wtedy nie narodził. A jest też taka historia, kiedy leżał już na tym łożu śmierci, jego generałowie zadali mu pytanie, kto teraz ma panować. I podobno miał odpowiedzieć, że najsilniejszy.
A który z generałów uzna się za słabszego od drugiego, prawda? Było tych generałów trochę i z chwilą śmierci Aleksandra Macedońskiego zaczęły się wojny między nimi. Te główne wojny toczyły się na przestrzeni około 20 lat i są nazwane wojnami diadochów, dlatego że ci dowódcy wojskowi Aleksandra tak byli właśnie nazywani, diadochowie. Po tych pierwszych 20 latach, tych najcięższych, najważniejszych wojen, wykrystalizowały się cztery postacie, bo tych generałów było więcej, jednak w toku tych walk czterech sięgnęło po ziemię Imperium Aleksandra Macedońskiego i utworzyli oni swoje królestwa. Macedonia i część Grecji była pod panowaniem Kassandra. Część Europy tutaj, która dzisiaj należy do Turcji i fragment Bułgarii oraz Lidia, te tereny Azji Mniejszej, to było królestwo Lizymacha, Syria i wszystkie te tereny Persji aż do granicy z Indiami stały się królestwem Seleukosa, natomiast Egipt razem z Palestyną stał się domeną Ptolemeusza. Tych czterech generałów około 301 roku przed naszą erą właśnie wykrystalizowało te państwa, to panowanie. Imperium zostało podzielone na cztery części. Później w toku historii królestwo Kassandra i Lizymacha straciło na znaczeniu, one nie miały większego wpływu, natomiast w 11 rozdziale Księgi Daniela czytamy o królach północy i południa. Pierwotnie to byli właśnie Seleucydzi, potomkowie Seleukosa i królestwo Syrii, oraz Ptolemaidzi, czyli potomkowie Ptolemeusza, panujący nad Egiptem. Król północy i król południa. No ale jak to w tym proroctwie wiemy, kolejne królestwo miało nastąpić i czytamy, że mocne jak żelazo, które wszystko kruszy i łamie. Nogi z żelaza symbolizują imperium, które podbiło te państwa helenistyczne, a był to Rzym. Oczywiście nie stało się to w ciągu jednego dnia czy po jednej bitwie, ale po szeregu wojen. I tak trzecia wojna macedońska, czyli trzecia wojna między Rzymem a Macedonią i państwami, miastami greckimi, zakończyła się w momencie, kiedy pod Pydną wojska rzymskie kolejny raz pokonały koalicję macedońsko-grecką i po tej bitwie pod Pydną hegemonia Macedonii nad Grekami, w ogóle siła miast greckich została złamana. Od tego momentu Rzym już z dużą łatwością podporządkowywał sobie kolejne miasta, kolejne te państwa greckie. Ale jeszcze wracając do tego tekstu z Księgi Daniela, z drugiego rozdziału, o żelazie, które wszystko kruszy i łamie. Tak samo jak później czytamy w siódmym rozdziale o tym smoku, tym czwartym zwierzęciu, który też miał żelazne zęby i wszystko pożerał i miażdżył, deptał swoimi nogami. Bardzo dobrze odnosi się to do Rzymian i do ich zachowania. Gdy ktoś poddawał się, w miarę łagodnie się z nimi obchodzili, ale jeżeli ktoś z nimi walczył, niszczyli wszystko. I tutaj takim przykładem jest Kartagina. Gdy Rzymianie po tych wojnach punickich w końcu Kartaginę zdobyli, zburzyli ją, miejsce, na którym to miasto stało, zaorali, jeszcze posypali solą, żeby nic tam nie mogło wyrosnąć. W siódmym rozdziale czytamy właśnie o tym imperium symbolizowanym przez smoka. Smok był godłem starożytnego Rzymu. Do dzisiaj w Rzymie można zobaczyć jeszcze miejsca, gdzie te starożytne wizerunki smoka są przedstawione.
czwarte zwierzę straszne i groźne i nadzwyczaj silne, miało potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami. Imperium Rzymskie, na głowie smoka symbolizującego to imperium nagle wyrastają rogi. 10 rogów. I tutaj jest to bardzo ciekawa historia, ale my już dzisiaj za bardzo czasu nie mamy, także zmierzamy do końca. To jest na zupełnie osobny wykład historia tych 10 rogów, które paralelne są ze stopami pomieszanymi glina z żelazem. I tutaj w 2 rozdziale czytamy, że ta glina z żelazem symbolizuje to, że te państwa, te królestwa powstałe z Rzymu będą starały się ze sobą połączyć, ale się nie będą trzymać. Po części też będą słabe, a po części będą kruche. Symbolizuje to państwa, królestwa, które powstały za sprawą plemion germańskich, które najpierw najeżdżały Rzym, potem osiedliły się na terenie Rzymu, aż w końcu od środka to Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie rozsadziły. Próby scalenia na nowo tych plemion, tych ziem były podejmowane przez ostatnie 1500 lat, ale wiemy, że żadne z nich trwałego sukcesu nie przyniosły. My żyjemy dzisiaj w czasie Unii Europejskiej, która też drży w posadach. Zobaczymy, jak się to będzie kończyło. Jeżeli chodzi o te 10 plemion, nie będę teraz za dużo szczegółów mówił, ale tylko wymienimy je sobie, żebyśmy wiedzieli, jakie plemię odpowiada któremu z państw. Alemani dali początek dzisiejszym Niemcom. Burgundowie Szwajcarii, Frankowie Francji, Lombardowie Włochom, Anglosasi Anglii, Swewowie to Portugalia, Wizygoci Hiszpania. Natomiast mamy tutaj jeszcze 3 plemiona wymienione, które zostały wytępione, że nie pozostał po nich żaden potomek na przełomie V i VI wieku naszej ery. Herulowie, którzy mieli swoje państwo w Italii, w dzisiejszych Włoszech, a ich władcą był Odoaker, zostali podstępnie wygubieni przez Ostrogodów za namową cesarza bizantyjskiego, który działał na rzecz biskupa Rzymu. Później Wandalowie zostali wybici do cna przez Bizantyjczyków, ponieważ też stanowili zagrożenie dla Italii, dla Rzymu. I na końcu Ostrogoci, którzy wcześniej przyczynili się do wybicia Herulów, a kilkadziesiąt lat później sami doświadczyli tego samego losu. Pan Bóg przepowiedział całą tą historię w Księdze Daniela, a Pan Jezus powiedział, że proroctwo dane jest nam po to, żebyśmy, gdy zobaczymy, jak się spełnia, uwierzyli, żeby nasza wiara została wzmocniona. Pamiętacie słowa apostoła Piotra z jego 1 listu? On powiedział tam, napisał, że mamy teraz mowę prorocką jaką? Pamiętacie to słowo? Proszę? Mocniejszą. Dlaczego Piotr napisał, że mamy mowę prorocką mocniejszą? Na jego oczach, w czasie jego życia i z jego udziałem wypełniło się kilkaset proroc ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie mamy kilkaset, ponad 300 proroc odnoszących się do Jezusa, do Mesjasza, do Jego życia, do Jego działania, do Jego śmierci. Apostoł Piotr naocznie to wszystko zobaczył i wtedy mógł napisać, że mamy tą mowę prorocką jeszcze bardziej potwierdzoną, mocniejszą. A my dzisiaj, oprócz tamtych proroctw, widzimy jeszcze wiele innych proroc ze Starego, z Nowego Testamentu, z Księgi Objawienia, które wypełniły się, a niektóre z nich wypełniają się na naszych oczach. Tak naprawdę niewiele zostało jeszcze tego w księgach proroczych, co się nie wypełniło. Jesteśmy już na samym końcu, na finiszu.
Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany historią Herulów, czy Wandalów, czy Ostrogotów, można sobie troszeczkę poczytać w Wikipedii, czy w jakichś książkach historycznych. Tak jak mówiłem, dzisiaj akurat nie będziemy o nich mówić. Może kiedyś będzie okazja, ale to jest też temat dosyć długi. No i ten mały róg, który przyczynił się do wyłamania, do zniszczenia tych trzech rogów symbolizujących te trzy plemiona. Ale tutaj, gdy mówimy o tych rogach czy o tych stopach, o królestwach, które powstały na gruzach zachodniego Rzymu, to musimy pamiętać o najważniejszej części proroctwa z drugiego rozdziału Księgi Daniela. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. Królestwo, które jest w proroctwie symbolizowane przez kamień, który oderwał się bez udziału ludzkiej ręki i uderzył w stopy tego posągu i rozniósł ten posąg na cztery wiatry. Tak jak czytamy w drugim rozdziale, że jak zostały te wszystkie szczątki rozniesione jak plewy na klepisku. Bóg powiedział przez Daniela, królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się jak długo? Na wieki, na zawsze. Dla nas najważniejsze jest to, abyśmy byli obywatelami właśnie tego królestwa. Tego królestwa, które zakończy historię grzesznego świata, a rozpocznie historię panowania baranka również na tej zbuntowanej planecie. Wtedy już o buncie nie będzie mowy. Bóg chce, aby naszym udziałem było to królestwo kamienia, królestwo Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, kiedy odchodził z tej ziemi, że idzie przygotować nam miejsce. I niedługo powróci i zabierze nas do naszej niebiańskiej ojczyzny. Daniel zakończył swoją wypowiedź do Nebukadnezara tymi słowami. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, więc dobrze będzie, mądrze będzie z naszej strony, gdy się będziemy go trzymać i postępować tak, jak Bóg nam wskazał. Amen.